Krakowia z Radia Opatów, która poprowadzi pokaz sukni ślubnych. Przywitajcie ją ciepło. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie wiem, czy poprowadzę, ale przynajmniej spróbuję. Mam niesamowitą przyjemność dziś dla Państwa poprowadzić pokaz sukien ślubnych Anet, pracownia mody. Na wstępie poinformuję, że pracownia oferuje niepowtarzalną kolekcję sukien ślubnych i to już w Opatowie. Możemy się pochwalić właśnie tym, że również do naszego prastarego Opatowa zawitał salon ślubny, a mieści się on przy ulicy Kolegiackiej 11 na pierwszym piętrze. Warto tam zajrzeć, jeśli oczywiście planuje któraś z dziewcząt za mąż pójście. Pracowni Anet zależy, aby oferowane przez nią medale subtelnie podkreślały piękno i klasę przyszłej panny młodej. Pracownia szyje na miarę własne modele oraz według powierzonych wzorów. W ofercie salonu znajdziecie szycie sukien ślubnych, wizytowych, welonów i wszelkiego rodzaju przeróbki krawieckie, czyli jak na przykład mamy suknię ślubną naszej mamy czy babci w domu, no i chcemy pójść do ślubu w prawdziwym, rodzinnym zabytku, to pracownia Anet jest w stanie zrobić wszystko, żeby stara suknia wyglądała jak nowa. Tak też robi i Świat Kobiety, czyli salon urody pani Moniki Przygody. Makijaż ślubny, modelek został wykonany w salonie Świat Kobiety pani Moniki Przygody na kosmetykach mineralnych marki Mary Kay. Pani Monice Przygodzie asystowała Dominika Dąbrowska. Zapraszamy do salonu Świat Kobiety. Wchodząc do salonu możemy mieć na przykład lat 50, a po wyjściu będziemy mieć lat 30. Ale wróćmy do tego, co najważniejsze, bo już się niecierpliwią nasze modelki, czyli do pokazu sukien ślubnych, salon mody ślubnej w Opatowie, Kolegiacka 11, warto tam zajrzeć. Zapamiętajcie Państwo ten adres. A teraz przechodzimy do pokazu sukien ślubnych Anet. W ofercie znajdują się ostatnie trendy mody, obejmujące najpiękniejsze suknie ślubne w stylu boho, retro, tradycyjne, klasyczne, również nowoczesne i odważne. Koronki, mikado, jedwabie, tiule i muśliny to tkaniny użyte w tym sezonie. Polecamy suknie z ażurowych koronek, suknie z plecami odkrytymi, spódnice zwiewne, lejące, szersze typu księżniczka oraz kontrafałdy. Każda prezentowana suknia jest wyjątkowa, wykonana z najwyższej jakości materiału, z dużą dbałością o każdy szczegół. Prosimy o podkład muzyczny, a ja powoli będę zapraszać pierwszą z modelek. I mamy pierwszą suknię, mamy pierwszą modelkę. To model, który się nazywa Rina. Delikatna, lekka spódnica wykonana z muślinu. Gorset zdobiony koronką, a jak Państwo wiecie, koronki są niesamowicie stylowe i eleganckie, więc jeśli jakaś dziewczyna chce w dniu ślubu wyglądać elegancko, to koronki są idealne. Sukienka wykończona paskiem z imitacją kamieni Swarovskiego. To jest Rina. Wielkie brawa dla modelu.
tej kobiecy, no i ładnie eksponuje biust. Takie sukienki są przeważnie bogato zdobione gorsety. Wielkie brawa, to była Diana. A już teraz zapraszamy Jasmine. Kolejna modelka prezentuje kolejną suknię Jasmine. Bogato zdobione plecy, spódnica tiulowa, koszulka z siateczki. Tym modelem wchodzimy w styl princess. Bogate zdobienia na sukniach, urodzą od wieku i dodają młodym i sukienkom, i pannom młodym. W zależności od własnych podobieństw.
opakowań. Zmienić kolory, dekolty, wycięcia, długości, rodzaje koronek. To wszystko daje nam właśnie pracownia mody Anet w salon sukien ślubnych, który znajduje się w Opatowie przy ulicy Kolegiackiej 11. Tam, drogie panny młode, spełnicie swoje marzenia. Kolejna sukienka to iris, koronka na całości, suknia ślubna z bajecznym trenem. To marzenie wielu panien młodych, cudowny, ciągnący się po ziemi materiał, doskonale podkreśla doniosłość stylizacji. Wielkie brawa. Kolejna suknia to Anna. To ta suknia, która teraz się prezentuje przed nami, stanowi obiekt westchnień wielu panien młodych. I kolejną modelkę zapraszamy. To jest właśnie Anna, to ta suknia, która teraz się prezentuje przed nami, stanowi obiekt westchnień i marzeń wielu panien młodych, podkreśla kobiece kształty i nadaje sylwetce niesamowitą lekkość i eteryczność. Mowa oczywiście o kroju rybka lub też styrenka. I na koniec zaprezentuje się nam ostatnia z modelek, Jasmine. Tę sukienkę mogliście Państwo zobaczyć w pierwszej części naszego pokazu. Bogato zdobione plecy, tiulowa spódnica, koszulka z siateczki. To jest princesa. Bogate zdobienia na sukniach królują, drodzy Państwo, od wieków. Wielkie brawa dla naszych modelek. Oczywiście modelki jeszcze raz się zaprezentują przed Państwem. Delikatnie, drogie panie, po przewodzikach, tak naprawdę delikatnie na palcach, jak panna młoda. Proszę spacerować.